Jak dobrze żyć? A może zupełnie inne pytanie. Jak w ogóle żyć? I w ogóle co zrobić, żeby chciało się żyć? Ale co, najpierw chłodzę sobie trochę łepetynę, potem czołóweczka, coś tam pogadulę. No to hej, kochany człowieku, witam Cię Wujas Porada oczywiście na swoim kanale. Zadałem takie pytanie na początku. Jak dobrze żyć? Jak w ogóle chcesz żyć? Kurwa, no jest miliony odpowiedzi, tak? Przecież można wyznaczyć sobie w życiu jakiś cel, bo życie bez celu jest bez sensu. Można, nie wiem, podróżować po świecie, żeby siebie gdzieś odnaleźć. Można w coś uwierzyć, może to być jakaś wiara, obojętnie jaka wiara, bo to w sumie nie ma znaczenia. A jak już sobie nie radzisz, to możesz poczytać mądre książki, obejrzeć mądre filmy, pójść do terapeuty, psychologa, psychiatry, pobyć z innymi ludźmi, pobyć z przyrodą i gdzieś w tym wszystkim znajdziesz odpowiedź, jak żyć. I już, film się powinien zakończyć. Wiecie co? Chciałem powiedzieć, że nie do końca w to wierzę. No jak nie wierzę, no to nie działa. Ja to często powtarzam, bo tak jest. Wczoraj właśnie tam napisałem taki post o tej... Witam się o tym zdrowiu psychicznym, że tam ci ludzie mają depresję i popełniają samobójstwo i czy popadają w różnego rodzaju uzależnienia. Narkotyki, alkohol, seks. No zresztą nie chcę mi się nawet tego kurwa wymieniać. Ja właśnie napisałem, że nie chcę mi się być w tym świecie, w którym muszę się uśmiechać ciągle. Nie chcę mi się być w tym świecie, żebym dążył do ciągłego bycia szczęśliwym. Kurwa, może mi być niedobrze. To też jest okej, to często powtarzam. Chociaż nauczony jestem zupełnie inaczej. Nauczony jestem, że jak jest mi tak, kurde, zbiorczo, kolokwialnie niedobrze, bo w sumie nie ma takiego uczucia ponoć, kurde. Że czuję jakiś dyskomfort, że to jest nie okej, że chciałbym z tego uciec, chciałbym to, nie wiem, zapić alkoholem, narkotykami, czy czymkolwiek, zależy, co tam sobie kto przynosi ubiec, czy pobiegać, czy pobyć, nawet w takiej głupiej rzece. Z jednej strony może to brzmieć, że wujas pierdoli od rzeczy, że wujas stracił sens życia. Ja się tak nie czuję. Może to tak z boku wyglądać, może się komuś to nie podobać. W sumie jakie to ma znaczenie? To jest przecież moje życie i mogę z nim zrobić, co będę chciał. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest moje, bo może wcale nie jest moje. Może się wydawać, że gadam od rzeczy, ale dzisiaj w tej... Muszę jakichś słów używać, żeby się z wami komunikować. W tym takim moim stanie na dzisiaj... niechcenia poprawiania sobie życia,
okej. Co nie przeszkadza mi spotkać się z przyjaciółmi, co nie przeszkadza mi wejść do rzeki, co nie przeszkadza mi w chęci podróżowania po świecie, co nie przeszkadza mi w zabawie z psem, co nie przeszkadza mi w rozpraniu i budowaniem relacji z moim synem, co nie przeszkadza mi w bycie skurwysynem, który się do wszystkich przypierdala, co nie przeszkadza mi w ciągłym byciu niedowartościowanym chłopcem. Tak jest życie. Kiedyś jak słyszałem takie coś, nie wiem, żeby mnie zagłuszyć. Jak słyszałem, że ktoś mówi, że takie jest życie, to mówię, kurwa, człowieku, ogarnij się, kurwa, nie chce mi się cię ogarynać. Takie jest życie, to oznacza, że... Kurwa, to jest wszystko dziwny paradoks. Takie jest życie, to oznacza dzisiaj dla mnie, że... Chciałbym powiedzieć, że kiedyś bym powiedział, że... Tak jak je ponazywam. No bo tak, kurde, generalnie jest. Tylko skąd ja znam te nazwy? No bo teraz okej. No kim ja jestem, że ktoś mi mówił, że to jest fajne, to jest niefajne, to jest dobre, to jest złe, bo przeczytałem taką książkę, bo mam takie doświadczenia w życiu. Ktoś ma inne doświadczenia. Komuś może być nie okej w tym momencie. A mi jest może okej. Im bardziej nie chce mi się siebie zrozumieć, im bardziej nie chce mi się rozumieć tego, czego mi otacza, tym większy spokój gości w mojej łepetynie. To też jest tylko nazwa. Jestem zbiorem myśli i przekonań, doświadczeń życiowych. Czy naprawdę ja o tym decyduję? Ktoś zadecydował, że tu się pojawiłem. Ktoś zadecydował, że żaden samochód mnie nie przejechał, a mógł mnie przejechać. Ktoś zadecydował, że jak sobie podcinałem żyły, to jednak zimno od wody spowodowało, że zacząłem dostać tylkawek i zabezpieczyłem sobie tą rękę i zadzwoniłem po pomoc. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Już chyba dzisiaj nawet nie chcę, żeby dowiedzieć. Czym bardziej pytam, czym bardziej szukam, tym bardziej jestem dalej. Chyba tyle. Do zobaczenia. Tu albo tam. Cześć.